Hej, to znowu ja. Pomyślałem, że nagram coś dla Was, tak jak zawsze. Mam nadzieję, że słychać mnie dosyć, że ten telefon, że nie zasłaniam mikrofonu palcami czy coś. Dawajcie, zmonetyzujcie ten kanał. Tyle osób tu przychodzi, wraca z powrotem, bez subskrypcji, pozakładajcie sobie konta. Jeżeli macie pokończone 18 lat, a nie macie pozakładanych kont, to pozakładajcie te konta, bo też są filmy tam moje z ograniczeniem wiekowym, bo ja tam przeklinam czasami czy coś i nie chcę po prostu, żeby ktoś młodszy tego, powiedzmy w nawiasie, nie, jak to mówi się, nie dorosły po prostu to oglądał, nie, i słuchał takich rzeczy, nie. Bo mi to tam nie zależy, ja mógłbym sobie przeklinać i tak dalej, nie? Ale po prostu komuś może się to nie spodobać, także nie nagrywam filmów z przeklinaniem, z nieograniczonym wiekiem po prostu, nie? Zawsze filmy są z ograniczeniem wiekowym, jeśli przeklinam, także fajnie byłoby sobie łapkę w górę albo w dół, jakąkolwiek, napisz coś, udostępnij ten film. Zostaw subskrypcję, naciśnij dzwonek, szary też zaznacz, żeby mieć, być zawsze na bieżąco i przyjdź do mnie na kanał. Pomóż mi zmonetyzować kanał. Nie będziesz żałował, bo jakby wy będziecie pomagać mi rozwijać ten kanał, to te filmy będą coraz lepsze i coraz bardziej będą fajniejsze, mimo że z różnych miejsc, także jak na ten moment jestem w wielu miejscach, a moje życie się co chwila zmienia. Więc na pewno byłoby o czym nagrywać. Może jakieś streamy w przyszłości czy coś. By było fajnie wtedy posiedzieć, stworzyć sobie taką wspólną ekipę czy coś wieczorami. Czemu by nie? Na przykład, nie wiem, siedzieć gdzieś sobie ze znajomymi przy ognisku czy gdzieś, zawsze możecie sobie włączyć mój filmik. Zresztą na moim kanale jest dużo filmów i dużo filmów ze streamów, także jest co oglądać. Tak, taka, wiecie, namiastka mojej pracy jakby, nie? Oczywiście znajdą się eksperci, nie? Że tam nie ma. Ja zresztą robiłem filmy z cięciami nawet. Robiłem filmy z cięciami. Mi się wydaje, że pewnie trochę sprzedam tych ekspertów YouTube'owych, jak to się mówi. Podejrzewam, że tych cięć jest tak dużo, że po prostu nie ma możliwości nagrania tego bez cięć. Ciekawe dlaczego. Może ten spontan, powiedzmy, ich jest kiepski. Albo po prostu może lepiej nie gadać, kurde, dlaczego, ale dobra, nieważne, nie? Ja potrafię nagrywać i mówić długo bez cięć, także nie ma problemu żadnego. Wydaje mi się, że warto też napisać jakiś komentarz pod tym filmikiem i przychodźcie na mój kanał. Udostępniajcie go i mówcie o nim znajomym. Ja nic za to nie chcę, a w przyszłości możemy stworzyć fajną ekipę, która będzie po prostu funkcjonować w świecie żywym także również, bo dlaczego by nie spotkać się gdzieś w terenie, bo ja ogólnie lubię być w terenie, lubię takie klimaty jak, powiedzmy, ognisko, gdzieś do lasu pójść, jakieś historie poopowiadać, a ostatnio też się dużo w górach kręcę, gdzieś okolice Wałbrzycha i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio byłem w Zakopanem, w Słowacji, Kuźnica i tak dalej, także Bielsko-Biała też, także jest wiele miejsc i fajnych do opisania i fajnych rzeczy pewnie też do pokazania, także pomóżcie trochę, nie, a ja pomogę Wam, jakby, powiedzmy, nie, dając Wam trochę radości i czasu, który będziecie mogli spędzić słuchając moich nagrań, czy siedząc ze mną na streamach. Siema.